Chciałem Wam przypomnieć, w jaki sposób możecie wykorzystywać środowisko naprawcze oraz konstrukcyjne do, jak sama nazwa wskazuje, do naprawy geometrii, która w jakiś sposób niepoprawny została do Was przesłana czy przeniesiona do inwentora. Zobaczmy na pierwszy przykład. Mamy taki oto element. Zobaczcie, że program automatycznie umieścił mi ten element w środowisku jakby naprawczym, dlatego że wykrył, że tutaj gdzieś występują jakieś problemy. Jeżeli wejdziemy sobie twardo klikając do środowiska naprawczego, to widzimy, że możemy na przykład poprosić program na początek o znalezienie wszystkich błędów, jakie występują dla całej naszej bryły. Po przeanalizowaniu zaraz widzimy, że no, tutaj wcale nie jest wesoło, pojawiły się jakieś błędy, program ma tutaj z tą geometrią jakieś problemy. W każdej chwili możemy oczywiście włączyć tryb ręcznej naprawy, jeżeli wiemy jak naprawić, ale na początek podejrzewam, większość z Was nie wie do końca jak sobie radzić z taką geometrią, więc to co możecie zrobić, na przykład włączyć funkcję automatycznej naprawy, gdzie na przykład ustalacie jakąś dokładność, z jaką chcecie, żeby ewentualnie elementy zostały naprawione. Czy klikam opcję wybierz wszystko, ustawiam na przykład 1/100 mm dokładność, włączam funkcję wyszukiwania i po chwili program nam mówi, że przy tej rozdzielczości udało mu się wszystkie 13 błędów naprawić. Więc jeżeli ta dokładność nas zadowala, zostajemy przy niej. Jeżeli chcemy większą dokładność uzyskać, możemy w tym momencie zwiększyć tą dokładność, czyli zmniejszyć tutaj tą tolerancję i sprawdzić, kiedy program ewentualnie odmówi Wam naprawę błędów, ale myślę, że 1/100 w tym przypadku tego modelu może być wystarczająca, więc zatwierdzam zmiany i za chwileczkę zobaczymy, że model zostanie już, jak gdyby, no, przejdzie do kolejnego stanu, bardziej jak gdyby zdrowego. No ale chcielibyśmy w tym momencie sprawdzić, czy jeszcze gdzieś tu nie ma jakichś błędów, bo mamy w tej chwili model powierzchniowy, a chcielibyśmy mieć model bryłowy. No, musimy go strzyć. To, co możemy zrobić, to wywołać funkcję właśnie automatycznego strzywania i wybrać całe ciało, czyli powiedzmy cały model, wszystkie powierzchnie składowe. I tu mam, zobaczcie, mam takie narzędzie, które pozwala na przykład sprawdzić, czy gdzieś nie ma na przykład otwartych jakichś krawędzi. No i w tym momencie widzimy, że program pokazał nam, że rzeczywiście nie strzyjemy tego elementu, dopóki nie zatkamy tutaj tego otworu, bo gdzieś tutaj została usunięta taka powierzchnia. Co możemy w tym momencie zrobić? No, trzeba by to naprawić. I mamy tu na przykład w środowisku naprawczym chociażby narzędzie obwiednia, które pozwoli na przykład nam automatycznie zaznaczyć wszystkie krawędzie. Załóżmy, że tutaj ustalimy sobie dokładne przejście na końcach tej powierzchni na styczny, ponieważ to są zaokrąglenia, więc podejrzewam, że tu mamy przejścia styczności, czyli połączenia typu styczność. Zatwierdzam, powstała mi nowa powierzchnia. Teraz to, co możemy zrobić, no to wyjdziemy na przykład ze środowiska naprawczego i możemy na przykład dokonać operacji zszycia tych dwóch elementów z jakąś dokładnością, na przykład taką, jak zszywaliśmy wcześniej, może 1/100 mm. Zobaczymy, czy to nam się uda. Jeżeli program nie będzie miał żadnych problemów, zobaczcie, za chwilę, po chwili uzyskujemy po prostu już zdrową bryłę, którą możemy dalej przetwarzać czy poddawać kolejnym operacjom. Kolejny przykład, który możemy zrobić, to na przykład mamy tutaj taką rzecz, którą kiedyś już Wam pokazywałem, ale jeszcze raz chciałem Wam pokazać. Powierzchnię. Mamy taką to powierzchnię, którą zaimportowaliśmy. Wydaje się, że ona jest w jakiś tam sposób cała, ale program sporo wrzucił nam ją do środowiska naprawczego, ale pokazuje, że właściwie wszystkie elementy składowe tutaj do nich nie ma co się jak gdyby doczepić. No, to, co możemy tutaj w tym momencie zrobić, to widzimy, że jeżeli przyjrzymy się tej powierzchni, to widzimy, że to powiedzmy, ona nie do końca jest taka idealna. Tu są jakieś otwory nie są zamknięte, tu gdzieś widzimy, zaczynają nam elementy się jakoś na siebie nakładać, czyli ewidentnie nie jest do końca ta powierzchnia gotowa jakby do zszycia. Co możecie zrobić, to możecie na przykład przenieść tą powierzchnię ze środowiska naprawczego do środowiska konstrukcyjnego. W tym momencie na przykład możemy sobie wyłączyć widoczność oryginalnej powierzchni. W środowisku konstrukcyjnym, jeżeli bardzo klikniemy, możemy spróbować dokonać naprawy. Jednym z ciekawych narzędzi, które w środowisku naprawczym czy konstrukcyjnym jest dostępne, to chociażby możliwość wyciągnięcia czy wyodrębnienia oryginalnych krawędzi przycinania powierzchni. Tak kiedyś pamiętacie, tutaj w poprzednich moich prezentacjach miałem kiedyś taki zestaw prezentacji Inventor Under the Hood, czyli co się kryje pod maską Inventora. Tam wiecie, że powierzchnia jako takie, każda powierzchnia składa się zawsze z czterech krawędzi. Te krawędzie dopiero później są przycinane, tak żeby dopasować. Czyli matematycznie zawsze pod każdym takim płatkiem powierzchni, nawet jeżeli on jest trójkątny, w rzeczywistości istnieje powierzchnia, która ma zawsze cztery krawędzie, no dopiero będzie przycinana. Więc to narzędzie, które tu robimy, to tak naprawdę próbuje nam wyodrębnić tą oryginalną powierzchnię, która była przycinana.
Możemy wyłączyć sobie krawędzie. Program może od razu nam też zrobić szkice 3D krawędzi tych oryginalnych, ale powiedzmy w tym przypadku nie będę ich potrzebował, więc dokonam operacji wycięcia i zobaczcie, mam w tym momencie tą powierzchnię wyciętą, a następnie mogę ponownie przyciąć do nowych granic. W tym przypadku zaznaczę nowe granice, zaznaczam po prostu wszystkie cztery krawędzie, zaznaczam powierzchnię, którą chcę, żeby uzyskać. Zwróćcie uwagę, że w tym momencie zaznaczam troszkę większą, jak gdyby ponad zakładką, chyba że, ale za dużo zaznaczyłem, więc może spróbujemy jeszcze raz zdefiniować przycięcia. Przytniemy ją troszeczkę do tego kawałka, tak? Bo ten kawałek tutaj wcześniej już mamy zdefiniowany, więc spróbujemy to przypisać. No i widzimy, że mamy już przycięcie zdefiniowane. Kolejny krok, zobaczcie, tutaj będzie może lepiej widać. Ta powierzchnia jest tutaj tak przycięta dosyć tak jakby pod kątem. Jeżeli wy odrębnie w tym momencie dla tej powierzchni oryginalną oryginalny kształt, to zobaczcie, zrobimy jeszcze raz, usuniemy przewody, znaczy krawędzie i już mamy. Zobaczcie, to w tym momencie jest taki płat duży powierzchni, który został przycięty. On został w tym momencie z jakiegoś powodu źle przycięty, więc możemy sami ręcznie powiedzieć, że okej, to chcielibyśmy, żeby ta powierzchnia została przycięta do takich krawędzi, czyli uzyskać taki oto prostokątny, prawie prostokątny kawałek powierzchni. Więc w tym momencie wyciągnęliśmy. Na koniec zostaje nam jeszcze operacji, możliwość, powiedzmy, ten otwór, który musimy zatkać. No i zobaczcie, mamy narzędzie powłoka, które już pokazywałem. Ono pozwoli nam w tym momencie, tylko że może wyłączymy tryb automatycznego wskazywania wszystkich krawędzi, tylko sami wskażemy te, które nas interesują i program automatycznie nam tutaj wstawi między te elementy odpowiedni kształt naszego wycinka. Tu możemy się sterować, powiedzmy, chociaż ustawić, że chcielibyśmy w niektórych miejscach mieć ustawione, żeby tutaj było przejście styczne, a właściwie wszędzie styczne, a na pierwszej krawędzi, na tej możemy przejść, może ustawić idealnie gładkie, bo to jest fragment jak gdyby tutaj tego przejścia gładkiego. No i w tym momencie, zobaczcie, zostaje utworzony odpowiedni płat powierzchni. No i teraz jedyne, co nam zostaje tak naprawdę do zrobienia, to spróbować zszyć te wszystkie elementy. Czyli wybierzemy wszystkie elementy, ustawiamy jakąś dokładność. No i w tym momencie, zobaczcie, zostało utworzone, zostało zszycie. Mamy jedną powierzchnię. Tą powierzchnię możecie na przykład dalej przenieść do środowiska już takiego modelowania. Czyli wychodzimy z środowiska modelowania. No i teraz moglibyśmy spróbować taką powierzchnię dalej przetwarzać, ale ona w tej chwili jest taką powierzchnią pośrednią. Jeżeli chcecie coś z nią więcej robić, dobrze jest ją na przykład zszyć jeszcze raz. Wtedy uzyskamy, powiedzmy, powierzchnię typu zszycie, a zszycie możemy bez problemu na przykład wziąć i dokonać operacji chociażby pogrubienia całego zszycia. Wtedy jednym kliknięciem, zobaczcie, mogę wskazać pogrubienie. To jest bardzo mała powierzchnia, więc dajmy może 0,2, może 0,05 mm pogrubienie. Wtedy, zobaczcie, bez problemu już w tym momencie uzyskujemy ładną, zdrową powierzchnię i możemy dalej na przykład ją wykorzystywać właśnie do modelowania bryłowego czy powierzchniowego i mieć kolejne elementy wygenerowane. Kolejny element, kolejny przykład chciałem Wam pokazać, to jest na przykład w tym momencie na przykład inny sposób wykorzystania jeszcze tego środowiska naprawczego. Inny przykład z geometrią, zobaczcie, już tutaj na etapie wczytywania program powiedział, że coś z tą geometrią jest nie tak. Ten model zapisany do formatu IGES jest no niezupełnie zdrowy. No, program tutaj, zobaczcie, przechowuje zarówno wczytał informacje, jakieś szkice 3D, jak i też powierzchnie. Szkice 3D nie będą potrzebne, więc możemy na przykład swobodnie sobie usunąć z tego, jest ze środowiska naprawczego i spróbujmy może wejść do środowiska tutaj dalej i przyjrzeć się, co moglibyśmy tutaj w tym naszym modelu zrobić. Spróbujmy może na początek odnaleźć wszystkie błędy. Bierzemy wszystko. No i program powiedział, że tu błędów w sumie nie widać. Dlaczego? No, prawdopodobnie wszystkie elementy składowe powierzchni, jako ścianki, jako powierzchnie są zdrowe. Jest tu jakiś inny bałagan. Co możemy spróbować zrobić? Możemy na przykład spróbować dokonać operacji zszycia tej naszej konstrukcji. Spróbujemy wybrać wszystkie elementy. I sprawdzimy, czy nie ma, i występują jakieś na przykład przerwy, czy niedomagania, czy niedociągnięcia powierzchni, które powodują, że nie można tego zszyć. No i rzeczywiście, program pokazuje nam, że tak, przy narzuconej tolerancji, no pewne niektóre z powierzchni nie jesteśmy w stanie tak naprawdę w tym momencie tutaj zszyć, więc musimy coś zrobić. No zobaczcie, jeżeli na przykład widzimy 0,02 powinno być wystarczające, czyli zwiększymy jak gdyby ten margines błędu 0,002, natomiast zobaczcie, na niebiesko zapalają się te fragmenty powierzchni, które można ze sobą zszyć. Nadal mamy jakieś jeszcze
krawędzi oddzielne, którymi program nie wie co zrobić, zaznacza nam je na czerwono, ale ok, na razie zatwierdźmy, zobaczymy co się dalej stanie. Wstrzyjmy to, co się da strzyć, co się nie da, rozważymy za chwileczkę. No i widzimy w tym momencie, program jednak stwierdził, że jednak nie jest tak idealnie z naszym modelem, bo występują tutaj jakieś problemy z niektórymi powierzchniami. Co moglibyśmy, jak to w tym momencie moglibyśmy naprawić? No zobaczcie, mam tutaj na przykład taką przeglądarkę przechodzenia między kolejnymi błędami, więc możemy spróbować sobie odnaleźć, na przykład zobaczmy, tu program wykrył nam, że na tym tutaj coś jest nie tak. No i jeżeli przyjrzymy się dokładnie, zobaczcie, nie wiem, czy to jest tak sobie, to widzimy, że tak naprawdę mamy walec w walcu, tak? Mamy tu taki walec, który znajduje się wewnątrz naszej bryły. Normalnie, gdyby to było modelowanie bryłowe, by te dwa elementy zostały ze sobą sklejone. W tym momencie program ma dwie powierzchnie, którymi do końca nie wie, co zrobić. Która jest tak naprawdę powierzchnią bardziej ważną. I teraz mamy, zobaczcie, narzędzia, które pozwalają na przykład nam na dokonanie naprawy. Możemy albo podzielić powierzchnię, czyli dokonać podziału, tak żeby wyodrębnić kawałki ścianek, z których później będzie można skleić, powiedzmy, pełne zszycie, a potem zrobić z tego bryłę, albo na przykład usunąć to, co jest niepotrzebne. W rzeczywistości ten cylinder w środku nie jest nam do niczego potrzebny, bo i tak on jest zatopiony wewnątrz materiału, więc na przykład dokonam operacji usunięcia. W tym momencie program przechodzi nam dalej do kolejnego fragmentu modelu. Mówi, że coś tutaj też z tymi powierzchniami jest nie tak. Przyjrzyjmy się zatem. Mamy tutaj dwie przecinające się powierzchnie. Jedną taką, drugą taką. Jak widzimy, że tutaj w sumie nie widzimy żadnej różnicy. Więc może po prostu problem polega na tym, że tutaj ta powierzchnia, którą mamy, powinniśmy ją może dokonać jej podziału krawędzi. Tak, żeby wydzielić odpowiednie fragmenty pod powierzchni. Więc ustawmy taką operację. Zatwierdzamy. I w tym momencie, zobaczcie, już nasza zestaw powierzchni jest tutaj jak gdyby zdrowy. To co moglibyśmy dalej zrobić? No spróbujmy zatem zakończyć środowisko, pracę w środowisku tutaj edycyjnym. Spróbujmy może dokonać operacji zszycia wszystkiego. Tutaj jeszcze nie zszyjemy tego w tej chwili, więc spróbuję może inaczej. Przenieść to do środowiska konstrukcyjnego. I tutaj dokonamy w środowisku konstrukcyjnym, najwyżej jest czas zszycia poprawnego. Zobaczmy, jak te elementy tutaj wyglądają, czyli moglibyśmy spróbować dokonać operacji zszycia wszystkiego. Skopiujemy nasz obiekt jako zszycie do już środowiska naszego normalnego. No i teraz mam nadzieję, że uda nam się już zszyć bez problemu. Cały zestaw. I widzimy, w tym momencie mamy już bryłę wygenerowaną, którą możemy poddawać dalszym operacjom czy modelowania, czyli po prostu modelować bez problemu naszą geometrię, tak jak przywykliśmy do tego przy modelowaniu bryłowym. Jak widzicie, te narzędzia naprawy mogą być czasami pomocne. Możecie zaoszczędzić sporo czasu podczas importu takich trudnych geometrii. Oczywiście nie ma nigdy idealnej sytuacji. Czasami możecie trafić na takie modele, które się nie da tak łatwo i szybko naprawić. Wtedy niestety zostaje ręczna modyfikacja czy poprawianie takiej geometrii, ale w wielu przypadkach tak naprawdę te szybkie narzędzia pozwalają pójść o krok do przodu i bez problemu taką geometrię, która nie do końca jest zdrowa, a po prostu naprawić i uzdatnić do dalszego używania. Mam nadzieję, że spróbujcie sobie te narzędzia przećwiczyć. Dla przypomnienia, niektóre z nich, tak jak na przykład ten, który pokazywałem, jest w tutorialu, więc możecie spokojnie zajrzeć w tutoriale i sami sobie przerobić go. Pozostałe, no to musicie ewentualnie trafić na jakieś przykłady, na których byście poćwiczyli te oto narzędzia. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejną prezentację.